Siemano, moi mili upatensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj z dzwonkiem w SnowRunnersowie. Gramy i na Alasce was witamy. Siemano, dzwonek. Dzień dobry, cześć i czołem. Tak dla towarzystwa. No, ja już jestem w maluchu. No to przyjedź tu do mnie, tak dla towarzystwa. Będziesz mi towarzyszył. O kurde. Ej, no co? Serio, bez napędów rady? A co tu tak ciemno? Łajany, on tu... Ej. No weźże, panie. Co tutaj jest grane? To jest. Przede wszystkim, co tu tak ciemno się zrobiło? No 6:32 rano. No jest to, że nie mogę wyjechać. To co, potrzebujesz pomocy? Ty, no utknąłem dosłownie. Do czego on to mówi? Aha, panie, że tam zapiął do czegoś, tego czego nie potrzebuje. Ty, no powiem ci, że takie tutaj błoto. Weź znowu. Nie, no nie mogę tu zapiąć się. Tu, a może tu? Dobra, zobaczymy. Ty, no ale żeby... Ty katapilarem jedziesz? Nie, a co? A kto jedzie? No mówię, żeby tego... A, wyłącz. ...malucha wziąć. Nie, dobra. Czekaj. Ty, no ja tak się zakopałem, że normalnie... ...nie jestem w stanie wyjechać, nie? Ej, to ja tam podjadę. Ej, co jest? Ty, no zadupcył się, że szok. Patrz. O, doczep się do mnie. Ale to byś musiał bardziej chyba tam na to drzewo się wykierować. To duże tu. Bo ciebie wysypie zaraz, czy nie? Chociaż nie, może... Dawaj. Spróbujemy. No to jedź. Jedź. Spróbuj. Ty no. Co za świr? Jedź, spróbujemy od innej strony. Co my tutaj dzisiaj mamy? No nie wierzę. Jasne, wiem. Kurde, kawałek mi... Stój. Stój tak. No. Zobaczymy, czy tu da radę. O! Dobra, naciąga się. Dobrze. Masz? Łociulu. Ej, co tu jest za błoto? Dobra, jedź. Łopanie! Znajdź stację radiową, to nie, to na razie pomijamy. Najpierw zaginioną przyczepę serwisową poszukamy. I my no. Tu jesteśmy, czyli sobie tutaj pojedziemy. Tu i tu gdzieś ta przyczepa być miała. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy jedziesz za mną, przede mną, koło mnie? No. No bo to tam w ten las musimy wjechać. Aha. Się wdupcyć. Ja nie wiem, czy my z tymi belkami źle nie zrobiłem, że załadować je tutaj pozwoliłem. Sam mówiłeś, załaduj belki, to załadowałem belki. Ty, no bo patrząc na fizykę Snowra... O, widzisz tą przyczepę? O ciulu.
Kiedy my po nią podjechać mamy? Łociulu. Widzisz tą przyczepę tam? Nie. Nie? A jesteś za mną? Jeszcze nie. A, no to jej nie zobaczysz. Już tam dojeżdżam. Nie wierzę. Zobacz, 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 zobacz. Czekaj, czekaj, jadę. Jesteś gdzieś tu? Za tobą. Gdzie za mną? Zobacz, ja się wtarmoliłem. Po śladach. Szukam cię. Przed tobą. Do góry. Say what? Widzisz? A? No koło przyczepy tu jestem. Aha. Ue. I ja najgorsze... Ja czytam, pokaż ja zadanie. Co chcę zrobić? Zamknij. No jak? No tak samo. Najlepiej tak jak wjechałem, tak bym chciał z nią zjechać. O kurde. Czekaj, bo mi kamera świruje. Dobra, ręczny. Gdzie tu funkcje? Dołącz. Dobra, przyczepę mamy. Ręczny. Ja... Nie! Stój, przyczepa, kurde! Aż tam? Ale gdzie mnie tutaj... Kamery ześwirowały. No aż tam! Co ci ja poradzę? Że unę tutaj przyczepę w dupcyli. Ło... O-o. O-o. Tutaj na pewno nie zjedziemy. O-o. Ja myślałem, że to szybsze tu będzie zadanie. Ja miałem co innego jeszcze w planie. Jeno się... Chłopie, nie! Nie wydupcyj mi się, chłop! Kurde, jak mi... Tym maleńcem, to ja tam ci no wiele mogę... Nie, nie! No wiele... Stój! Chłopie, stój! Kurde! Bo zaraz będzie gnój. O. Tym małym to ja ci tam zbytnio nie pomogę, ty. Podejrzewam. Dobra. Przyczepę to pal licho sobie jakoś wytargamy. Grunt, że ciężarówki nie powywracamy. Linki dla bezpieczeństwa pozapinałem. No i wyjechać stąd chciałem. O, o, jest. Mamy to? Mamy. Czy my stąd już wyjeżdżamy? Ja ciule, gdzie one te ciepę tu wpierdzielili? Idzie. O kurde, a ile paliwa spolił. A gdzie ty z tym maluchem? Tam gdzieś czekasz na mnie? Czy jak? No, ja czekam na dole. Okej. Okay. To jeszcze... A trasę jakąś byś zobaczył? Jak to wygląda? Znajdź stację radiową? A nie, a co ta przyczepa serwisowa teraz? Co ja mam z nią zrobić? Czemu to się już skasowało? Mnie się nie pytaj. Ty, no co jest? Zagubiona przyczepa serwisowa, śledzenie start. No i mamy przyczepę i... Dostarcz do fabryki. Do fabryki? Ale do fabryki! Fikimiki do fabryki! Ta. No to... A czemu ja cały czas myślałem, że do magazynu? Dobra, no to lecimy do fabryki. Fikimiki do fabryki. Oh my goodness. No dobrze, to tam... Aha, to w sumie... Powiem tobie szczerze... Mhm. O kurde. Chyba niedobrze, że się tutaj zdupcyłem.
Co by tylko się nie powiesić. No i z fabryki już auto na łosobowe zamienimy. Łosobowo-terenowe i dalej z tematami polecimy. To co, na fabrykę się wracamy? Tak, na fabrykę. W sumie możesz jechać tutaj za mną. Bo potem z fabryki tam do dwóch następnych kontraktów mamy w miarę blisko. Dobra, to okej. I mam nadzieję, że ugi bugi odcinek nie będzie zbyt długi. Ale już w głowie układam plan i wykonam go razem z tobą. Że jeszcze te dwa zadania na jeepy tutaj wykonamy i potem odcinek ten pozakańczamy. Zrobimy sobie małe cięcie, pozbieramy te zestawy, przygotujemy do drogi powrotnej i wtedy po prostu polecimy dalej, nie? Ale zobaczymy jak nam tutaj będzie to wszystko szło. Jak też mniej więcej czas odcineczka kontroluje. Gdzieś tutaj za mną też jesteś? Utknąłem w tych twoich kolejnach, wiesz? A! Ale... A ja takie duże kolejne robiłem? Aha. Dobra, mamy to. Przyczepa dostarczona. Więc silnika sobie tutaj przygasimy. I tą ciężarówkę zostawimy. Teraz jeszcze pojazd, zmień pojazd. Tak jest. I sobie skauta wybierzemy. O! Co jest? Dobra, zmień pojazd, skaut. Ok, maszynę palimy. Jak tam, podróż? Dojeżdżam do ciebie, wiesz? Okej, to ja na ciebie czekam. Znajdź stację radiową, bardzo piękną i morową. Do tej stacji dojedziemy, ale najpierw po modyfikację się wybierzemy. Chyba, że ty próbujesz po modyfikację. A gdzie on? A która to będzie? No tutaj zaraz przy fabryce. Próbuję tam wjechać. Będziesz próbował? Czy lecimy na dwa? Dobra, lecimy na dwa. Czekaj, zaznaczę ją sobie tutaj GPS-em. Gdzieś tak przed nami. O kurde, ale to wysoko. Dobra, po górach pojeżdżać mieliśmy. No, ja nie chcę cię martwić, ale mam tylko jeszcze połowę zbiornika paliwa. Ale masz w tym, nie? Chyba. Tak. Na dachu. O-o. To cię nie chcę martwić, ale ciężko się tu podjeżdża. A ja tu widzę inny fajny wjazd, wiesz? Z boku. O kur... Tam nie ma drzew, z boku. Co się wyzywasz z boku? Weź mnie teraz podnieś. Jak ja mam się podnieść jak to drzewo? Ale dymba stanąłem. Nie, wiesz co, jakbyś mnie wytargał tylko... A może tu się sam wytargam? O, dobra. O, ruszyła maszyna. Od której strony mówisz? Nie ma drzew? No spójrz sobie na mapę. No, patrzę. Tam z jednej strony masz łyso. Ale od której? Od strony słupa może tutaj uderzyć, przy tym słupie. No. Ale ten słup koło mnie, co jest. Mhm. A tu od tej strony, ale tu są wszędzie taka góra, że to normalnie czysta natura. Tylko, że paliwo nam się pokończy w takim tutaj kopaniu.
No tak to wygląda. Kurde, żebyśmy, myśmy... A nie, no tutaj nie ma opcji od tego słupa. Zobacz, co z tego, że na mapie jest... bez ale drzew? Jeszcze dalej za słupem masz. Ja nie widzę. Aha, no dobra, próbujemy. Albo inaczej, ty próbuj swoją stroną, ja spróbuję swoją. Chyba, że też tutaj za mną pojeżdżasz, czekaj. Wiesz, ta linka, kurde, na co ja ten silnik męczę, jak linę mam. Co jest? O kurde. Nie, no tutaj to w ogóle nie ma opcji. Ja próbuję tam od siebie chyba jednak jeszcze. Gdzie tu pod tą stroną, stromą górę? No to dobra, musimy tą górę wziąć na dwa razy, o, na dwóch. Na dwa fronty? No. Ja jadę jeszcze raz od swojej strony spróbować, bo tutaj wydaje mi się jest troszeczkę łagodniej. Jest drzewiście, krzewiście, ale wydaje się jakby było łagodniej, tylko że mnie tam no, przyhaczyło. Czekaj, tu nie, to nie ten gwiazd. Dobra, bierz to, pomaga. Aha, tutaj ten gwiazd, dobra. Tędy wjeżdżać próbowałem. Więc jeszcze raz tego dokonać tu chciałem. Bo mnie tu gałąź przyhamowała. O, 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 o. I mnie normalnie na czoło poustawiała. O, o, o. Nie, 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 stój! Hopie! Kurde, zgasł silnik. O, tak nie? Normalnie jest kwieciście. Jest normalnie zarąbiście. Dawaj, stawiaj się na koła! No przecież... Hopie na koła! Ja. Delikatnie operuj gazem. Ale jakim gazem? Hopie, ja tam na... jedzie. Ja na tym, na boku leżę. Na razie to ja mam silnik zgaszony. Nie, no tak nie da rady, muszę się ściągnąć z powrotem, ale... Jak ja się ściągnę... Jeszcze te drzewa tutaj... Jak tam i ci idzie? Ja już sobie pod górkę podjechałem. Ale pod którą? Ja szukam... Znowu! Ja nie wierzę... Co jest? Kulam się jak piłeczka ping-pongowa, nie? Do zabawy wnet gotowa. Dawaj. Dawaj. Nie! Kurde, nie wierzę. Go, 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 tylko zjechać stąd. No nie, w sumie nie zjechać, bo się skulać. Co tu jeszcze za złoma postawili? Jak ci idzie? Obryg idzie? Lerstwo. Aż jestem ciekawy, gdzie jesteś. Pokaż. No tu są obok ciebie. O, panie. Ja mam co innego w planie. Pokaż listę pojazdów. Hammer H2, a co to jest? Dostępny? Ukryj listę?
Niedostępne dla bieżącego pojazdu. Kolejna modyfikacja silnika dla małych. Aha, dla Hemera silnika. Okej. Okay. Serio? To ja po to tutaj tyle gnałem? Mhm. Ale nawet dużo paliwa nie pospalałem. Dobra, to teraz kolejne zadanie. Znajdź stację radiową. No, ja niestety leżę na boku. Ale sam się nie podniesiesz? No, zachiny ludowe. O! Takiwa, je? To nie tak. Usuń tego kilka. Dobra, jadę tu do ciebie, zobaczymy. Gdzie ty tu leżysz, panie kolego? Ale nie, no przecież masz wyciągarkę, nie? Ale nie tą nie tą elektryczną. Nie ma w tym aucie, nie zamontowałem tej? Chyba nie. Co ty dajesz? No. Nie, znowu! Kululu, 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 kululu. Ej, to ja wiem, jak nazwiemy ten odcinek. Kululu. Kulanka. Kulanka. Ej, nie, on jedzie. No normalnie się kulam z tych gór. To ja mam pomysł. A może już, nie wiem, spasujmy, bo nam to nie idzie na razie. Ale gdzie mamy pasować? Spasować na ten moment? Spasować to można ładunek, kurde! Żeby się trzymał kipra. Nie, kululu! Kululu! Dobrze, że drzewo mam tu! Tak jest! Dawaj! Nie, ja muszę się skulać na sam dół, bo inaczej nie pojadę. Nie wierzę! Bo to jest za wysoki samochód, nie? Ja jeszcze muszę załadowałem. Bagażnik dachowy. Ja, kululu, kululu! Nie wierzę, nie! No nie, weź w ogóle. Bez... Co, ja mam pomysł, może zakończmy ten odcinek, co? Nie, walczymy do końca. Kululu, kululu! Jest, jestem na dole. Jestem na dole! A ty cały czas leżysz? No. Aha, bo ty cały czas nie masz tego, tak? No. Jadę po ciebie. Jadę po ciebie. Nie, nie to w planie mieliśmy. Nie tak to wszystko miało być. Ja może powiem tak. Kończ, waś, wstydu oszczędź. Cicho, jadę po twoich śladach już. Nie wiem, gdzieś ty tu pojechał, ale jadę po twoich śladach. Powiem tak, szybciej będzie, jak się scholuje, wiesz chyba. Nie! Żadnych takich. Żadnego holowania. Gdzie ty jesteś? Takim... Ja jestem dosłownie na takiej górce, ale w takim leju, o. Nie! 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 Kululu! Kululu! Dymba stanął! Kululu! Tak, właśnie. Stój! Dlatego proponuję. Kończ, waść, wstydu oszczędź. Kululu! Nie? Ja chociaż do ciebie muszę dojechać. No nie rób jaj. No dobra. Jest. Stoję na koła. Cicho. Ja muszę sobie ciebie naznaczyć, bo mi się skasowało. Gdzie ty jest? Ło, panie, ty aż tak wysoko tam pojechałeś? No. Czy ty, kurne, wstydu nie miałeś? Nie, bo jak ja tu tak... Czekaj. Odczep to. Nie? No dlatego mówię, no. Gdzie ty jesteś? Ach. A jak tyś tutaj wjechał? Nie wiem, jakim cudem. Tylko jeszcze raz powtórzę. Kończ, waść, nie? Wstydu, oszczędź. Nie? A ten odcinek to jest wstyd. Dla kogo wstyd? Dla mnie wstyd? No... Chyba nie. To dla mnie też wstyd. Nie! Nie! Kululu! 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 Ale idzie! Ale idzie!
Nie, nie, że wszystkie drzewa tu połamie. Ale ty nie możesz się scholować, no bo co ty będziesz tutaj do mnie drałować teraz tyle? No, za chwilę mi się punkty zaczepienia skasują. Dalej, ciąg maleńka. No stawaj na te koła. Kurde. Normalnie o pomstę woła. Gdzieś ty tam... Jak tyś tam wjechał? Chopie. No tak, ale ja próbowałem ponad... Po... ten... Najgorszy... Pod najgorszy szczyt podjechać, nie? No. Dobra. Ostatnie podejście robimy. Zaraz to sobie zobaczymy. Kolejny dzień w SnowRunnerach. Tak jest. Właśnie mija. Nie no, wiesz, przede wszystkim my mamy... Nie! Kurde, na choinkę najechałem! No ćwaść, panie! Nie wierzę, jeszcze ręczny zaciągnąłem. Cicho, już sobie wszystkie choinki prawie powyrywałem. Wykulałem się z tej góry? Tak, dlatego ja bym serio, może przejdziemy dalej, co? Ale dalej, co masz dalej? Dalej masz to samo, przecież stacja radiowa tu jest obok. Tyle zadań zaplanowałem. Co ja teraz zrobić miałem? Kurde, słońce razi mnie po oczach! Ej, nie, 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 nie! Ach, bo tutaj ja już wiem, o co ci chodzi! Że tu nie ma się czego zaczepiać! Chyba. No. Dokładnie. Co dokładnie? Dokładnie i przykładnie. Nie mam się do czego zaczepić. Już masz. Oj. Kululu, kululu. I tak aby na dół. To na dół teraz? No jak, stacja radiowa. Zawsze piękna i gotowa. Zaznacz, no na dole gdzieś tam. Ja już sobie zaznaczyłem. A, w tą stronę, a, dobra. Nie, nie widzę. Tam u góry chyba jest. Nie, tu. Można powiedzieć za moją... Za moim tylnym bagażnikiem. Tylko jeżeli... Jeżeli będziemy pojeżdżać, to musimy to tak zrobić, że jeden jedzie, jeden stoi. Żebyśmy się obaj nie wypirtoli... Lili. Trzymaj mnie. A? Zawrócisz tu? Zawrócę. To dawaj za mną. Tutaj tymi kolejnami leci wszystko z nami. I tutaj już się raczej kulać możemy. Joj! Idziesz? O malutku. No, o kurde. Ale ja zaraz stanę. Czemu? Mam 17 litrów paliwa. A na dachu? A, jeszcze jadę. Pał, czekaj, zatankuj. Bier ta choinka mnie z drogi. Kululu, kululu! Idź w pinzdu, kululu! Hmm.
No ciulu ty! Bier, wyrwij ta choinka, bo przecież... Co, pomóc ci? No postawisz mnie na koła? Delikatnie zjeżdżam. Tu się postawię, tylko pomyślę, jak tu sensownie zjechać. Tutaj jest jeszcze jakiś teren. Czekaj, stój tak! Nie zjeżdżaj! A, dobra. Już zjechałeś, to nie. Dobra, już tu mam drzewo. Tylko muszę dobrą kropką chwycić. O! Czy dobrą się chwyciłem? Kurde, tego tu nie chciałem. A, tą kropką się chwycić. Dobra. No chwyćcie mnie teraz. No nie, bo... Wytargam na prostą, na prostą. Kurde! Dawaj. Czekaj, najpierw się drzewa chwycę. I... Kulasz się. Juhu! No. Chwycił? Nie. Teraz. O, teraz jest. Nie, za drzewo trafiłeś. Aha. Dobra, czekaj, już wyceluję. Teraz. Próbuję cię delikatnie. Na dach. Sam się nadciągnę. No. Dobra. I teraz spróbujemy za drzewo, panie kolego. No. Nie wierzę. Jedna modyfikacja, a taka mega kombinacja. Dawaj. Do przodka lecimy. Gdzie? No. Ja tu nic nie widzę przez te drzewa. A ja w tym momencie dziękuję za oglądanie i w tym momencie zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. No i będzie się działo. Będzie się kolejne zadania wykonywało. Stacja radiowa do odkrywania. Więc już do stacji są kulania. Kurde, czy nam na tą stację radiową paliwa wystarczy? Oto mega jest pytanie. Mamy tutaj to jeszcze w planie. Mhm. Więc na dzisiaj kończymy. Dziękuję tobie za granie. Dziękuję wam widzom za oglądanie. I do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. No. Do następnego kulania. Kululu, kululu. Pięknie tu, pięknie tu.